Na terenie całego Dolnego Śląska jest mnóstwo zamków i pałaców, ale nie o wszystkie dotąd udało się zadbać. Jednym z takich jest ten w Białołęce, który wkrótce może doczekać się dotacji rzędu miliona złotych. Wszystko w rękach mieszkańców. Pałac jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, natomiast my chcemy pomóc w utrzymaniu tego pałacu. Ten pałac popada w ruinę, w związku z tym poprosiliśmy mieszkańców, aby do 5 marca składali na konkretny adres mailowy swoje propozycje i również głosowali, ponieważ fundacja, która zajmuje się przekazywaniem środków, ogłosiła taki konkurs. W konkursie mogą brać udział zabytkowe pałace z terenu województwa. Jak mówi wójt, bardzo prosi o wsparcie obiektu z jego gminy, bo na jej terenie było kiedyś pałaców sporo, ale nie ma po nich śladu. Na dzień dzisiejszy tylko 2 pozostały, właśnie ten pałac w Białęce i pałac w Turowie. To są ostatnie nasze 2 zabytki, które należałoby po prostu uratować. Elektryczny pałac w Białołęce powstał na miejscu renesansowego dworu rodu von Kotwitz. Był to pałac własnością rodziny niemieckiej. Później po II wojnie światowej pałacem zarządzały gospodarstwa rolne PGR w Białęce. Aby zagłosować na pałac z gminy Pęcław, wystarczy wejść na stronę mostdemost.pl i zgłosić obiekt opisujący jego położenie oraz wartość dla lokalnej społeczności. Czas tylko do 5 marca.